Siemano wam wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowiutkiej seryjki z gry Far Cry 3 i po zakończeniu oczywiście Far Cry 2 w Afryce udaliśmy się bezpośrednio do Far Cry 3, ale za bardzo się nie rozgadując, zaczynamy naszą opowieść, ale powiem wam tak, w tej grze spędzimy naprawdę dużo czasu. Okej, jedziemy. Opowieść. Ja kiedyś sobie w to grałem. Ostatnio kiedy grałem? 13 stycznia 2014. Nowa gra. A, tutaj. Okej, nadpiszmy sobie, bo za daleko to ja nie doszedłem. Eksplorator, tropiciel, wojownik czy mistrz. Weźmy sobie tropiciela. Oczywiście, tropiciel. Jedziemy. Zapraszam was do intra. Ja się na razie przymknę. Getting his pilot's license. Where the yeah. hell is that motherfucker? To my father's black card, to my black card. God, I haven't done Sambuca since I was 20 years old. Passed out. Hold the door. Yo, Jason, get in, get in. They're crazy, Jay. I learned from the best. Yeah. We're sinking crazy. Okay. Jumping out of airplanes, flying like birds. That is crazy. I like this form. This is nice fucking phone. So, what do we have here? A, możemy sterować już, okej, okay. Głową, ale no. And Jason. California? Huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Kolega się chyba denerwuje. Zaczynamy bardzo ciekawie. The thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Czy tylko mi się wydaje, czy on ma nierówno pod sufitem? A, słuchajcie, ale będzie zabawa. Na tą serię wyczekiwałem bardzo, bardzo długo, muszę wam przyznać. Okay, brother. We're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I saw that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. Hit you every fucking time, man.
Oh shit, ale żeśmy się wpakowali. No normalnie z dupy zaczynamy w klatce, no spoko. O, Graham, co ty robisz? Pięknie. Dobra, tamten nie patrzy. Masz podbite oko, stary. Muszę wam przyznać, że to będzie naprawdę mocna gra. Pięknie, Jason. Jason to my, przepraszam, Grant. No jakbyś ty się każdą śmiercią Jason przejmował w tej grze, to naprawdę byłbyś słabym bohaterem. Dobra. Punkt kontrolny. C, się skradamy, okej. Musimy jeszcze jakoś się teraz dobrze tutaj przedostać, żeby mnie nie wyczaili. Dobra, cichutko, cichutko, cichutko. Nie mogą mnie dostrzec. Musimy stąd uciec. Dobra. Wskaźnik wykrycia, tak? A, logiczne. Muszę wam powiedzieć, że gra nie jest mi obca. Spędziłem ładnych kilkanaście godzin już przy niej, ale to dużo wcześniej. Oh fuck. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ja to myślałem, że go tego zdejmiesz, ale okej. Po cichaczu, po cichaczu. Dobra, nie widzi mnie. Zapalniczka, tablecik, okej. I mapa. Czyli wszystko, co potrzebujemy. Na początek, weź mapę ze stołu, zaliczone zadanko. No i słuchajcie, idziemy. A, pamiętacie w pierwszej części Far Cry'a, jakie te było rzucanie kamieniami? No to teraz wracamy do tego. Po cichutku, po cichutku, szybko, szybko, szybko. Okej, okay, jest. Udało się. Pięknie. Holy shit. Oh god, I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Dobrze, rozumiem. Coś czuję, że w przeciwnym wypadku będę miał przerąbane. Dobra, idziemy. Powiem wam, ta gra ma tak pięknie realistyczny ogień, jak mało co. Oto zakładnicy. Zabijają zakładników, okej. Czy to jest Marycha? Ja pierdzielę. Słuchaj, man. Dobra, idzie, 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 idzie. Let's go.
No nie wierzę, no nie wierzę, po prostu nie wierzę. To jest najgorszy moment. Zawsze czuję po prostu ich wzrok na sobie. Czuję po prostu to, jak oni mnie widzą. Na plecach normalnie to czuję. No nie, nie widać was. Nie widać nas. Rusz dupę. Okej. Cholera, ja już praktycznie nie pamiętam tej gry. Grałem w nią bardzo dawno temu. Więc stycznia to pamiętacie, można nieźle zapomnieć. Mamy prawie styczeń, niedługo już będzie kolejnego roku. Checkpoint. Where are we? You never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. What the? Oh shit! Trzymaj, 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 trzymaj. Stay with me, Grant. Please don't die. Hold on, Grant. Hold on. Ale go trafił. Trzymam. Ale niestety, bo nie pomożemy mu tak. Run, Forrest, run, tak. W tym momencie gościu chyba nie pomyślał o jednej prostej rzeczy. Wypuścił nas. Będzie miał przerąbane. Oni nas gonią. Oh shit. Oh fuck, 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 fuck. Pięknie. O cholera, o cholera. Ta gra jest cholernie realistyczna. Sami zresztą zauważyliście już to. Dużo bardziej realistyczna niż jej poprzednik, który miał miejsce w Afryce. I naprawdę dużo bardziej przypadła mi do gustu. Powiem wam szczerze, że... Jest! O-o, niedźwiedź. Niedźwiedź na ogonie. Niedźwiedź. Dobra, dobra, dobra. Ajajajaj. Wspinaj się, wspinaj się, wspinaj się, proszę cię. Dobrze. Już prawie mnie zabili na początku, no. Wiej. Najpierw to ty ucieknij. Dobra, uciekliśmy im. Ale coś czuję, że nie na długo. What the? Dobra. Klikanka. Dobra, dead body. Wiej, 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 wiej. Psy mamy na karku. Dobra, Martin, trzymaj się, trzymaj się. Mocny początek, mocny wstęp. O Jezu, co teraz? Ubisoft przedstawia... Przeżyliśmy. Far Cry 3. Za parę dni chyba wychodzi Far Cry 4, jeżeli dobrze kojarzę. I też tak fajnie się złożyło. Za parę dni, nie wiem. Wiem, że nie było GTA 5 jest jeszcze. Okej, zobaczmy. Co tutaj?
pewnie dowiemy się czegoś fabularnego. No, zostaliśmy porwani, wszyscy nasi koledzy, przyjaciele zostali porwani, rodzina też. No i oczywiście musimy ich uwolnić. Na tym będzie polegało całe zadanie w tej grze. Główny przeciwnik Vas, którego już poznaliśmy. Where am I? What the hell? You are weak. Well, not all of you. The armor's been deadened to allow for the tatau. Tatuaż mi zrobił, no. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates. Insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. No i to oto jest nasza pierwsza broń, maczeta. Mangao. Piękna jest. Lava, lava. The heron, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the tatau will allow for you to reveal your true self. Jakiś chyba południowy ty tym akcent masz. My older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. Going to free you. Fajnie się zapowiada, co? Fajnie będzie jeszcze wyglądało. How did I get here? I found you on the beach. Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it, huh? Salamat, Tengahari. I have Jason Brody with me. The man who escaped Vas camp alive. Not escape. It's a sign. Plus 10 nowych znajomych na Facebooku. So these are your people? The island. Close to the lajki się posypią na wydarzeniu na mojej osi czasu. Uciekł z obozu Vasa. Gunshop, już moje oko to przykuło. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. Here, cash for weapons. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? Today is the first time. Dokładnie. Okej, mamy Grant Brody. Przykro mi z powodu twojego brata. Wiem, że służył w armii. Kraj jest za niego dumny. Czekajcie, tajne. Dobra, to sobie kiedyś miejsca. Amanaki. Amanaki to miasto Rakiat. Ostatnie normalne miejsce na Rook Island. Mieszkańcy starają się zachować kulturę Rakiat i ciągle mają nadzieję, że ocalą swoją wyspę przed zalewem, zalewem anarchii, ale dżungla otacza ich ze wszystkich stron. I jedziemy. Jason Brody. O, Jason Brody. Po twojej ucieczce z więzienia Vasa przeprowadziłem małe śledztwo. Znam Jason. Zjedzie nasza historia, naszego delikwenta. Amanaki. Już czytałem o Amanaki. Okej, okay, dzień dobry. A, mam kupić sobie pistolet, tak? Mam 60 tego. Czyli chyba po prostu to jest podstawowa broń. 1913. Tutaj.
radio towers on. Czekajcie, zero, czyli kupiliśmy, okej. Okej, i teraz zakupiliśmy broń. Nowy samouczek. Kupuj broń w sklepach i w takich kryjówkach, ale jeśli aktywujesz maszty radiowe, broń staje się darmowa. Bardzo ważne i przydatne. Aktywuj kolejne maszty radiowe, aby uzyskać dostęp do bezpłatnej broni, ale nie tylko do broni, ale także do mapy, gdyż za każdym... teraz nie mamy nic z mapy, nie widzimy jej, natomiast jeżeli będziemy uaktywniać maszty radiowe, ta mapa będzie się coraz bardziej przed nami odkrywała. Bardziej amerykański być nie może. Półautomatyczny pistolet kalibru 45 jest używany na świecie od ponad 100 lat. Na szczęście egzemplarze, na które trafiłem na Rock Island, to nie jakieś chińskie podróbki. Zmodyfikowane 1911, kupione przez miejscowego ważniaka dla swojej armii, są praktycznie identyczne jak te, z których korzystają oddziały specjalne USA. A więc idziemy. Powiem wam tak, teraz aktualnie jedno pierwsze zadanko, takie trochę mniejsze będziemy mieli, ale pokazujące naprawdę dużo. Nie tyle co z akcji, ale z piękna otaczającego nas świata, bo to co nas tutaj otacza jest po prostu piękne. Dla mnie część pierwsza Far Cry'a, jak i trzecia są po prostu najlepsze. Wiem, że są trzy na razie, nie za parę dni wyjdzie czwarta. Nie wiem, jak się będzie ona prezentowała wtedy. Ale muszę wam powiedzieć, że oczywiście wyczekuję bardzo czwartej części. Jednak z tych trzech najmniej przypadła mi do gustu właśnie druga część, osadzona w afrykańskim kraju. Anarchia. Nie kapowałem za bardzo tego. Dobra, nie będę go ten. Spójrzcie na to, jak się wszystko tutaj prezentuje. Broń się prezentuje bardzo pięknie. Jestem po prostu pod wrażeniem tego, jak to się rusza wszystko, jak to wszystko wygląda. Zaraz mam nadzieję, że będziemy mieli szansę zobaczyć, jak to strzela. Chociaż zobaczmy. No to słuchajcie. Nie mam pytań. Dlatego uwielbiam tę grę. Tam mamy się dostać, tak? Jak to było? Dobra, chodźcie. Gotówka. Okej, okay, pozbieramy sobie. Wiele znajdziek możemy znaleźć. Są tutaj różnego rodzaju też jaskinie, miejsca, w których są poukrywane rzeczy. Możemy craftować swoje rzeczy. To jest już takie bardziej RPG, gdyż craftujemy swoje własne rzeczy, tak na przykład jakie kabury na broń. Pozyskujemy to wszystko ze skór zwierząt przede wszystkim, a także zdobywamy expa. To jest po prostu coś wspaniałego, jak też to, że możemy rozwijać nasze umiejętności. To będzie czapla, rekin i chyba pająk. Tam są umiejętności ze wszystkiego i bardzo przydatne umiejętności. Dlatego też wąż, joker, karabin snajperski przyda się. Amunicja. Jeżeli nie, to oczywiście to my to sobie sprzedamy. Nowy samouczek, o co chodzi. Aktywuj maszyny radiowe, aby odkryć nowe obszary na mapie. Zyskać bezpłatny dostęp do broni w sklepach, odblokować nowe miejsca zrzutu zasobów. Chciałbym jeszcze ogarnąć te zrzuty zasobów, bo tak troszeczkę nie ogarnąłem tego, jak kiedyś to grałem. I muszę wam powiedzieć, że nie przeszedłem tego do końca. Maszty radiowe, mamy ich 18 na mapie. Misje tyle. Posterunki 34, chciałbym odbić je wszystkie. Przedmioty kultu 120. Boże. Za każdym razem, kiedy zdobędziemy jakąś gwiazdkę, będziemy mogli dostać broń modyfikowaną. O niej to sobie kiedyś pogadamy. Co my tu jeszcze mamy? Umiejętności. Nabyte bronie. Tutaj macie masakrycznie dużo tych broni. Ukryte, użyte pojazdy. Zdobyte receptury. Chciałbym po prostu jak najwięcej rzeczy wymaksować w tej grze. Zwierzęta, wąż. Niewiele zwierząt budzi równie wielką nienawiść miejscowych jak węże. Uważa się je za nieczyste, a jedzenie węży to tabu. Jad węży z Rook Island posłużył CIA w latach 50. do wyciągania informacji z rosyjskich naukowców,
Poza tym nieźle smakuje z Boże. Ja do węży nic nie mam powiedzieć, powiem wam szczerze. Węża to bardzo chętnie sobie nawet podtrzymam na ręce, ale jedyną rzeczą, jaką po prostu nie cierpię, to są pająki. To się tutaj się przyznaje. Dobra, spójrzcie na to, jak się... Teraz to światło odbija od pistoletu. Spójrzcie na to piękno, jakie nas otacza. Moje pierwsze wrażenie, jakie... Jak zobaczyłem tę grę, to kurde, to jest piękne. Ale też bałem się, żeby ta gra nie była zbytnio przesłodzona i... Nie przeliczyłem się, nie jest przesłodzona. Jest słodka ta grafika czasami, w pewnym momencie, sami zobaczcie. Ale to idealnie jest dopasowane do tego, co się dzieje. Do rozgrywki. Naszyjnik, okej. Muszę wam powiedzieć, że musimy wejść wyżej, żebyśmy tylko nie spadli w jakiś żaden sposób tutaj. I oczywiście przez ten cały czas zachęcam was do oglądania tej serii. Dam z siebie jak najwięcej, żeby była jak najlepsza. Czekajcie, jak to było? Opcje... Sterowanie... Czekajcie, opcje... Chociaż nie, to wszystko nam powie. Samouczki. Grot z brązu, okej. Co my tutaj mamy? Rozejrzyjcie się tylko na dookoła. Czasami jakby się tak rozejrzeć i iść przed siebie, spójrzcie teraz na to. To można się aż zesrać, żeby nie spaść. Dobra, ale cóż, lecimy. Tutaj mamy otworzyć to i poprzez taką czynność aktywujemy maszty radiowe. I przy okazji pokazują nam się różne miejsca, które można by odwiedzić w okolicy. Albo miejsca kultu też, w których możemy znaleźć różnego rodzaju rzeczy. Okej, słuchajcie, czekajcie, jak to jest? A, tyrolki. 500 expa. Połowa pierwszego poziomu z tego, co wychodzi na to. Pogadaj z Denisem. Spójrzcie na to, jak tylko emocjonujący jest nawet chociaż ten zjazd. It's done. Good. O, co się dzieje, Jason? Otwórz mapę naciskając M. Okej. Okay. O, patrzcie, bronie mamy nowe dostępne. It is the natural order of things. Tak jak mówiłem. Select your hunting ground. Do not fail. Rejon dzika, dobra. Society has taught you how to fail. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Tak jak mówiłem. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Okej. Także zaznaczyliśmy tutaj wszystko. Dennis Rogers. Według moich źródeł człowiek przedstawiający się jako Roger urodził się mając 18 lat wyemigrował do Ameryki, 10 lat później wyjechał z nieznanych przyczyn i miał się różnych zajęć, wreszcie wylądował na Rook Island. Środki transportu, tyrolka. Okej. Także słuchajcie, my tutaj zakończymy. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie wszystko, co i jak. Także w kolejnym odcinku wybieramy się na polowanie na dziki. Także dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie, hej!